Moi drodzy, dzień dobry, witam serdecznie. Gramy symultane, mamy tutaj 50 osób i rozpoczęliśmy właśnie rozgrywki. Wykonuję pierwsze posunięcia. Oj, będzie trochę gry, będzie trochę gry. Zawodnicy mają 10 minut plus 1 sekunda inkrementu. Ja z kolei mam 90 minut wszędzie, żeby to rozegrać, ale to może być bardzo trudne. Dobra, gdzieniegdzie już są drugie posunięcia. Powoli to się klaruje. Ok, lecimy z tematem, moi drodzy. Wiem, że też jeszcze za bardzo się nie orientuję z kim, jaką pozycję mam, ale to troszkę potrwa. Zanim. Dobra, E5. Aha, ja tam sobie jakiś chyba ruch zrobiłem za szybko. Niech będzie tak. Już jakieś pozycje tam powstały. Bardzo mi przykro, niestety już rozpoczęliśmy tą symultanę, a więc dołączyć już będzie ciężko. Znaczy, jest to niemożliwe. Nie ma sprawy, pulchny, spoko, damy radę. Większość pozycji jest tutaj takich angielskich. Tu jakieś gambity hetmańskie, też po E4 jakieś zrobimy gambity. Sycylijska, dobra. Mam nadzieję, że wszystko jest... wiesz co, pulchny, ja bym chciał zacząć biegać, nie chodzić. Ale sobie zacznę, na razie mam kontuzję jakąś nogi niestety, ale zacznę. Dobra, moi drodzy, czy ktoś jeszcze nie zrobił posunięcia? Czy u wszystkich wszystko działa? Dajcie znać. Ja mam nadzieję, że wszystko jest w miarę ok. Mam nadzieję. Obrona królewsko-indyjska też tutaj widzę na szachownicy w niektórych pozycjach. Wszystko widać, wszystko widać. Dobra, działa, działa. Cieszę się bardzo, bo wiem, że jak będziemy mieli więcej osób na symultanie, to chyba coś tam nie, niestety nie chodzi tak jak trzeba. Dobra, też muszę uważać, żeby tutaj nie podstawić przypadkiem jakichś hetmanów, powiedzmy. Dobra, grzecznie sobie tutaj wyprowadzamy figury. Pewnie jak zrobimy tych posunięć troszkę, to też troszeczkę powinno wszystko zwolnić. Zdecydowanie. Chyba zrobiłem błąd, że ustawiłem sobie, słuchajcie. Tak, skoczek C3 jest ok w gambicie hetmańskim. Chyba ustawiłem za mało czasu, tak mi się wydaje. Sobie za mało czasu, ale to też w praktyce wyjdzie. Chociaż mam nadzieję, że wystarczy, żeby nie przegrać głupio na czas. Dobra, tutaj sobie zbijemy. Widzę, że niektórzy grają obronę królewsko-indyjską. Fajnie. Cieszę się z tego powodu. Dobra, i E4. Tutaj C4, obrona królewsko-indyjska. Aha, tutaj gramy obronę francuską. No dobrze, skoczek C3. Powiedzmy tak. Okej. Okej, tutaj grozi. Aha, tutaj grozi. Dobra, tutaj grozi. A więc może tak. Gambity szkockie. D3 właśnie to był misklik, dlatego muszę to naprawić. Okej. Robię co mogę, moi drodzy. Robię co mogę, żeby grać jak najszybciej. Dobra, takie chocki, klocki. Obrony Najdorfa tutaj nie, gdzie nie gdzie są. Zagramy sobie A4. Przypuszczam, że jak gdzieś tam się partie skończą, to też troszeczkę będzie. Co to za biebin? Co to za posunięcie? Zaraz, zaraz. Jak ja tutaj grałem? Tak, grałem też w pozycji. Dobra, lecimy tak. E4. O, ktoś ma gra Botwinnika. To bardzo ostry wariant. Dobra, lecimy tak. Wracamy skoczkiem na swoje miejsce. Powiedzmy D4. Ok, zbijamy pionka. Na C4, hop, pioneczek, G3. No jest trochę tu gry, przede wszystkim jest trochę tej gry. Niestety już nie dołączysz, bardzo mi przykro, gdyż rozpoczęliśmy. A też w nieskończoność, no nie mogę. Tutaj walczymy o punkt D5. W nieskończoność też czekać nie mogę. Bardzo mi przykro, że tak spontanicznie wyszło wszystko, ale na pewno jeszcze zdążymy zagrać wiele symultan czy z widzami partii. Zobaczymy, słuchajcie, ile czasu to potrwa. To jeszcze na pewno nie będzie koniec, mam nadzieję. Dobra, tutaj pionka po prostu biorę. Okej. Oj, to chyba nie jest najlepszy ruch F6. Spróbujemy zostawić pułapkę.
Dobra, teraz tak, goniec e6. Myślę, że zbiję to po prostu. Ok. Wszystkie figury muszą wyjść. Ok, goniec g5. Michale, jak najbardziej polecam agresywne szachy. Jak najbardziej. Słynne agresywne szachy chodzące w internecie. Dobrze, i teraz tak, skoczek d5, chyba skoczek. Przepraszam najmocniej, skoczek d5 chyba mogę od razu zagrać. Tutaj lecimy tak. Wyprowadźmy wszystkie figury. Ok. Obrona Greenfelda, ok. Mamy obronę Greenfelda, to sobie zbijemy. Tutaj bronimy pionka, bijemy. Chyba już wszędzie się partie rozpoczęły, ja mam nadzieję. O, taki wariancik. No dobra, wiem, że chyba tu się bije. U ciebie jeszcze się nie zaczęła partia. To spokojnie, musisz pewnie poczekać chwilkę. Ja mam nadzieję, że dojdzie to do ciebie. Właśnie to chyba zależy od ilości rozegranych tutaj partii jednocześnie. Miko, proszę o cierpliwość. Ja mam nadzieję, że do ciebie to też dojdzie. Tutaj biorę piona. Dobra, przeciwnik wpadł w pułapkę. O 4. Okej. Gdzieś tam też został wykonany ruch. Okej. Gdzieś tam też już ruch został wykonany. Roszada nastąpiła. To tutaj też zrobimy sobie roszadę. Skoczek F3, roszada. Ok, tu się bije do końca. Tu również D5 gramy. Może taki agresywny ruch. Powoli już troszeczkę zwalnia pozycja. O, już tutaj gdzieś się rozpoczęły kolejne posunięcia, więc to zaczyna chyba działać. Skoczek, no to zagramy sobie A5. Kulturalnie figurki wyprowadzamy. I tutaj może taką pułapkę zostawimy. Zobaczymy, czy uda się przeciwnika w pułapkę wplątać. Może E4, może E4 znowu. Powiedzmy, skoczek wyjdzie. Ok, tutaj. Dobra, i teraz jest skoczek D5. Roszada nikomu jeszcze nie zaszkodziła. Jakiś szach też się przyda. O, symultana, powiem wam, że tu jest trochę gry. Czat mam zasłonić? Czat jest zasłonięty przecież. Tu wyskakują tylko alerty. Także sorry, sorry. Dobra, wyprowadźmy dalej sobie figury. Robimy roszadę. Taki ciekawy ruch jest. Tutaj jest bicie. Ok. Może hetmanem. Ok, to E5. Wyprowadźmy dalej figury. Tak, można od razu E5 zagrać. Dlaczego by nie? Spróbujemy zastawić pułapkę na sepcioletka. Damy szacha. Ok. Na ślepo? Potrafię grać na ślepo, ale ze stokwiszem w ten sposób jeszcze nie miałem przyjemności. Dobra, wszystkie figury muszą grać. No tutaj skoczek B4 nic nie zrobi. Ok, jedziemy. No E4. Normalna sprawa. Dobra, D3 może sobie zagrajmy. A tutaj trzeba naprawdę ogarnąć wzrokowo wszystko. Może tak, może tak, może hetman H4 zbijemy. C5, takie ruchy też w życiu widziałem. Wróćmy. Może zbiję. Zbijemy sobie, niech będzie. Zaraz, tu jest chyba lepszy ruch. A może tak.
Dobra, wybicie, wybicie. Jeszcze gdzieniegdzie mamy oczywiście debiuty nieskończone. Taki ruch, może tam spróbujemy na D6 się wbić. Może coś tutaj postraszymy. E4. Ok, no widzę, że niektórzy bardzo ładnie grają, muszę przyznać. Cieszy mnie to. Spróbujemy raz przeciwnika, może tak. Jakieś tam B4 będziemy kombinować. Tutaj to wezmę pionka, nie mogę. I szacha damy niebezpiecznego. Okej, może tak. Zawsze goniec D2 się przyda. Tutaj. Widełki chcą być uskutecznione. Bardzo sprytnie, muszę zagrać skoczek D2. Tutaj to biorę figurkę. Zastosujemy pułapkę. Dobra, atakujemy. Biorę pionka. No, bronić trzeba. Skoczek na H5. Kulturalna wieża E8. E1, przepraszam. O, dzieje się. Aha, czekajcie, chodzi o to. Chodzi o ten czat po lewej stronie. Widzicie co? No co? No niech zostanie ten czat. Przecież ja go. Dobra, tutaj jakieś ruchy już pierwsze są wykonane. Okej, bo tam nie wszystko działało jeszcze u niektórych. Dobra, lecimy z roszadą. Hop. Przeciwnik nie chciał się dać nabrać. Zagrajmy tak. Dobra, musimy chyba zagrać sobie E5. Bronić się trzeba. Figury wyprowadzać również trzeba. No jest trochę gry, jest trochę gry, jest trochę zabawy. Uciekamy, można dostać nieco oczopląsu. Wieża B1, B4, takie będziemy. Ha, tutaj figurka leci. Dobra. W ogóle muszę sprawdzić, czy jakieś partie się pokończyły. Już 5 partii wygranych, tylko że pewnie ktoś uciekł. No ale to jest zawsze taki procent osób, które uciekają. No dobra, lecimy dalej z tematem. Prowadźmy dalej figury. Tu skoczek D6 wskakuje bardzo ładnie. Ok, też zrobimy roszadę. Tutaj zaatakujemy hetmana. Roszada. No, wszędzie jak zrobię roszadę, już będzie dobrze. B4 lecimy. Tutaj też roszada. Ok, to teraz możemy sobie prowadzić kolejną figurę. I myślę, że jakaś wieża D1 się przyda. Zawsze szacha damy. Roszada. Jeszcze nie wszędzie zrobiłem roszady. A to trzeba zrobić koniecznie. Tutaj oddam pionka, zaraz tutaj mogę zbić chyba. Chyba tak. Dobra, moi drodzy, lecimy skoczek H4. Nie wiem w sumie po co, ale roszada. Dobra, tutaj została uskuteczniona wymiana. Szacha widział, szacha dał. Goniec E3. Zgoda. Skoczek wskakuje na C5. Tutaj mój przeciwnik sobie nieźle radzi, muszę przyznać. Może wrócimy jednak. Tam jakąś inną opcję spróbujemy zrobić. No i tutaj wprowadźmy wieżę do ataku na króla. Dobra, E4 lecimy. No i jakieś A4 takie ostre. Tu spróbujemy wymienić. Tutaj również trzeba wymienić. Przeciwnik proponuje remis. No niestety nie mogę się zgodzić w tej sytuacji. Nie ma takiej opcji. Bardzo mi przykro, tu wymienimy, tutaj bronimy, tu uciekamy. Można i tak. Ok, tutaj goniec H6, tutaj ataki jakieś są. Myślę, że teraz mogę sobie powybijać powoli. Skoczek, 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 skoczek. No dobra, zagrał skoczek, to zagra hetman. Tutaj wybijemy. Skoczek wrócił na G8, ok. Próbujemy tutaj takich opcji. No jak wieżę na wolną linię, potem będziemy się zastanawiali, co grać dalej. Może goniec F2 kulturalne. Hetman E2 się zawsze przyda. Myślę, że z hetman E3 będzie tam broniony. Tutaj, aha, tu chce być robiona wymiana hetmanów. Nie pozwolę na to. Tutaj chyba.
Może też nie, po prostu wrócę. Okej, wymiana. Zagrajmy E5. No jest trochę gry. Zbijamy skoczka. Tutaj skoczek D7. Goniec D7, goniec D2. Zwyczajne zagranie tutaj. Muszę zagrać w ten sposób, żeby nie podstawić. Okej, teraz tak. Bicie, skoczek zbija. Jakiś skoczek. Dobra, wymienimy to. Jeszcze nie wszędzie zrobiłem roszady. Zagrajmy E4, skoczek tutaj, dobra, teraz tak, może B4, roszada jest zrobiona, niech ja się zastanowię, a co by było, jakbym zbił tu, ciekawe, czy to się uda. Teraz tak, tu słabe pola powstały, więc trzeba to wykorzystać, lecimy skoczkiem na F5, no i chyba kulturalnie gońcem na E2, tutaj skoczek chce mnie zjeść, tutaj się broni, Może wrócimy skoczkiem. I teraz pytanie, co tutaj taka pozycja powstała troszeczkę. Może skoczka przerzucę. Teraz tak, sobie zagramy na D6. Tu się wybije. No jednak czasu jest chyba sporo. Jednak czasu jest chyba sporo, żeby to ogarnąć wszystko. To jest taka twarda pozycja. Zagramy tak. H6 nastąpiło. Dobra. Spróbujemy wypędzić gońca. Tutaj jeszcze roszada nie jest zrobiona. Tu już jest. Lecimy tak. Może E4? Może jakieś pułapki zostawimy. Spróbujemy. Dobra, roszada u mnie też jest obowiązkiem. Spokojnie gońcem. Lecimy dalej pionkiem. E5 poszło. Zaraz. Aha. Chwilunia. Może tak. Będziemy tutaj kombinować. W końcu jest roszada. Tu mogę wybić różnopolowe, ale nie, różnopolowe to nie. Różne polowe mnie nie interesują. Tak. H3, żeby gońcem na E3 stanąć. Cyk. Dobra. B6. Wprowadzimy figurę. Roszadę zrobić trzeba. H3. Wymiana. Hop. Goniec F5 to chyba dziwny ruch, bo zbijam po prostu i tam lecimy skoczkiem. Dobra, zrobię tą roszadę. Lecimy pionem na gońca. Skoczek, to wracamy. Ok, każda figura musi grać. Wieża C1, bicie, dziwne zagranie, muszę przyznać. Wieża C1, skoczek tutaj. Roszada jest bardzo ważna. Skoczek H6. No dobra, robimy roszadę. Atakujemy tutaj. Sprytnie, muszę przyznać. Bardzo sprytnie. No właśnie. Hetman C2 chyba bronić. A, może coś tam podstawiłem? Nie, jeszcze nie podstawiłem. Jeszcze nie. No to wieża. Cyk. Okej, okay, a cóż to jest za pozycja? Cóż to jest za pozycja, moi drodzy? No, wiecie co? Może tak zagrajmy. Tutaj, okej, okay, musimy teraz na przeciwnika lecieć na skrzydle. Chwila zawahania. Tutaj jeszcze jakieś partie się nie rozpoczęły do końca porządnie. Tutaj, no dobra, bijemy. Goniec, cyk. Może po prostu E4. A tak to obrona. I lecimy tam na króla. Nie wiem, czy ja tam dobrze poświęciłem w ogóle. Teraz pytanie za 100 punktów, co tutaj grać dalej? Mat sobie nieźle radzi. Mat sobie nieźle radzi. Może tak zagrajmy. Aha, tutaj następuje taka wymiana. Może. Jakieś takie oszustwa małe spróbujemy poczynić. Dobra. Czy u wszystkich już działa, moi drodzy? Niestety już nie można zagrać Filipowski. Sorry, bo tak spontanicznie to wszystko wyszło. Zaraz. Tutaj chyba mogę. Zdobyłem jakiegoś pionka, mam nadzieję. Tak.
Okej, no to wbijamy się na D5. H3. Niech wyjdzie skoczek. Okej, to widziałem. B4 widziałem. Przetransportujemy się tak. Dobra. Bicie na H3? Nie rozumiem. Dobra. Hop. Gonie C3 zagrać muszę. Tutaj chyba wybijemy na F8. Tutaj kolejny pionek leci. No ta symultana, słuchajcie, jest troszkę długa z tego względu, że dużo czasu macie na grę przede wszystkim. To tutaj chyba zdobywam materiał. Tutaj bijemy. Okej, H3. Powrót daty bez wypłaty. Roszadę trzeba zrobić szybko. Remis? Nie. Nie, remisów tutaj nie będzie tak łatwo. Na remis, moi drodzy, trzeba sobie zasłużyć, tak? Kiedyś mi mówiono. Dobra, lecimy tak. Może skoczek H4. Tutaj, ok. Skoczek C5 wygląda dobrze. Tak, tu przeciwnik będzie mnie atakował. My musimy lecieć z tej strony. Damy szacha hetmanowi. Tu się chyba trzyma. Angielskie schematy, angielskie schematy. Dobra, goniec E3. Skoczek się tutaj chce zaaplikować. Wymienimy tego potwora. I jakoś tam spróbujemy ogarnąć. Dzisiaj gramy symultane, moi drodzy. Już powiem wam, jestem lekko zmęczony, a gramy sobie niedługo, prawda? Jakieś 10-15 minut. Jest trochę tych partii, tych ruchów trochę trzeba wykonać w tej symultanie. Tutaj mnie bardzo kusi bicie, no nie mogę chyba tego wykonać. Tu powiedzmy, wymienimy. I teraz tak. Bierze D1, powiedzmy tak. Zagrajmy sobie na pionka. Tu jakieś wbicie. Król F. Aj, nie podstawiłem? Chyba nie podstawiłem. Mam nadzieję, że nie. Okej, tu już na D6 leci. Aktywnie wieżą. I tutaj myślę, że wieżą trzeba wybić. Tu dajemy mat. Dobra, jedna partia się skończyła uczciwie. Dzięki serdeczne. Zrobiłeś mi dzień. Król ruszył, to tutaj królem się poruszymy. Oj, tu damy fajnego szacha. Skoczek, nie będzie miał ucieczki dobrej. No to goniec, niech będzie goniec F3. Tu teraz będziemy bronić linię w tej pozycji. Przeciwnik chyba oddał figurę. A nie, bo tam jest szach na A5. Dobra, już widzę. Widzę, nie widzę. Lecimy na linii C. E4, tu wybicie, dobra. Trzeba bronić pionka twardo. Wracamy. A3, skoczek D5. No tak, tutaj pionka sobie odbijemy. Mogę wziąć kolejnego piona. Sprytnie skoczek wchodzi. Wiecie co? No muszę tak niestety zagrać. Muszę tak niestety zagrać. Tutaj pozycja jest dobra u mojego przeciwnika. Bardzo dobra, bym powiedział. Damy szacha. Skoczek H5, no to roszada. Czy ja wszędzie zrobiłem roszadę? Jestem ciekawy. Wieża C5, tutaj takie zagrania się szykują. Sprytnie, sprytnie. Bardzo sprytnie. C5, bardzo fajny ruch. Aramator nie daje tutaj za wygraną. No wybije to po prostu. Tutaj podwisa, więc trzeba bronić. Skoczek C6, roszadę uskuteczniamy. Ok, skoczek C4, bicie, bicie. Może. Wieża D1 się zawsze przyda. Okay, tu bijemy. No, bronić F4 trzeba. Tutaj wybijemy. Wybijemy. Ok, skoczek G4 się pakuje. H3. Tutaj trzeba obronić przez C3. Co?
Aha, mój fantastyczny goniec zleciał. Tego nie zauważyłem. Tutaj to poświęcenie widziałem. Nie, remisów tutaj nie ma, moi drodzy. Trzeba grać, trzeba grać. Trzeba grać te partie. Zaraz, co jest? Ja podstawiłem? No to tak, to już teraz troszkę oczopląsu dostaję. Tutaj widzę, tak wisi. Trzeba w ten sposób grać. Dobra, bicie, bicie. Tutaj wisi, tu nie wisi. Gramy A4. Goniec E3. Tak, tutaj trzeba zagrać wieżą. Goniec będzie musiał. Aha. No myślę, że wymiana hetmanów może będzie tutaj dobra. Tu mi wisi. No jest trochę tej gry, jest trochę tej gry. Goniec E4. Tak, oddać tego końca. A zaryzykuję, zagram B3, zagram te B3. Specjalnie tą jakość oddam. Goniec poruszył się na to miejsce. Spróbujemy tu pionkę zaatakować. Tu skoczek podwisa. A więc go biorę. Tutaj wymienimy. Ojejku, wieżę podstawiłem. Aramator, co nic nie mówisz. Ajajaj. No to się porobiło. No to się porobiło, moi drodzy. Pytanie, czy zbić tu. A nie, zaraz się skoczka stracę. Lecę tak. Tak to jest w tych symultanach, niestety. Nie wszystko da się przewidzieć. Może tak? Niestety, niestety, nie wszystko da się przewidzieć. No wyprowadźmy jakieś figury tutaj, no bo trzeba to wyprowadzać. Tutaj jest wszystko bronione, biorę pionka. Hetman zbił, to widziałem. I tutaj atakujemy. Roszada, bicie. Ok, przeciwnik upraszcza tam pozycję. Ok. Może G4 ostre? Tutaj, 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 tutaj. Zejdźmy sobie królem. No tak, szach był. Szach był widoczny. Tutaj sobie zbijmy, bijmy. Hetman C8 bronić trzeba. No i teraz gońcem sobie wybijmy. No dobra, gdzieniegdzie robi się gorąco, muszę przyznać. Tu bronimy. Szybkie ruchy tutaj przeciwnik zagrywa. No powiem szczerze, z wieżą mniej. Aramator nie będzie tak łatwo, niestety. Mówię o sobie. Oczywiście. No, królem podejdziemy. Tu się broni. Sprowokujemy dobicie na G4. Długa roszada może będzie dobra. Wróćmy. Wróćmy. Tak, zagrajmy. Skoczek H5. Pionki zbieram. Bijemy. Bijemy. No wieża C7 chyba. Remis przeciwnik proponuje. Może odrzucimy. Tak, żeby goniec na H3 mógł ruszyć. Hop. Dobra, tutaj wymieniamy. Tutaj wisi, tak. Goniec H3. Bicie, bicie. No, dzieje się. Dobra, tutaj zróbmy tę roszadę. Wymieniamy. Tutaj coś się wydarzy za chwilę, nie wiem, więc zejdziemy sobie hetmanem ze związania. Myślałem, że tu hetmana już łapie, a niestety nie łapie. Może tak. I teraz z pionkiem wystarczy do przodu. Tutaj wystarczy wybić. Ok, tu się bronimy. Uciekamy. Uciekamy. Bijemy. Dobra. No wracamy. Tutaj przeciwnik jeszcze się zamyślił. Tak, to wybijam. Goniec. Nie, tutaj było bicie. Tak, tu będzie bicie później. No biorę tego piona. Chyba nie mam wyjścia za dużego. Wieża E1. Tu wymienimy sobie. Zagramy H3. Jest trochę walki, muszę przyznać. Troszkę walki jest. Szach. Szach, szach, szach. Skoczek C4.
Okej. Bierze A7, jednego piona wezmę. Tam jest chyba pozycja remisowa. Jest blisko remisu. Hetman D3 wszystko będzie broniło. Wieża tutaj coś kombinuje. Chce zbić. Chce zbić. No, nie pozwolimy na to. Zbijamy. Tak. Tu zbijamy. Wymiana hetmana zawsze spoko, gdy ma się przewagę. No tu będę miał ciężko. Tutaj już będzie ciężko cokolwiek wyrzeźbić w tej pozycji. Goniec E3, D6. Bijemy. Ok. Prowadzić wszystkie figury należy. Ok, tutaj pułapeczkę spróbuję zastosować. Zaraz E5 zagrać. Może tak? Przyznam szczerze, że już czacha dymi. Czacha dymi. No cieszę się, że się podoba. No, White, mam nadzieję, że tak, że następnym razem uda ci się zagrać. Na pewno ja będę uskuteczniał te symultane, tylko będę miał czasu więcej. Uciekamy. Teraz tak. Skoczek D8. Tu się trzyma, tu się trzyma. Może jakaś długa. Ok, zagramy sobie G4. No to co? Długa? Problemy z głowy. I teraz tak. Tu skoczek na F6, co on chce. Bije pionka. Hop. Roszatka jest tutaj. Bicie, bicie. Sprowokowałem przeciwnika. Zaraz, co ja tu mam mniej? Po prostu skoczek sobie zagrał, tak? Skoczek sobie po prostu zagrał. Zbijemy chyba tu w takim razie. Ja mam nadzieję, że to nie jest jakiś babolec. Oj, chce mi się tutaj na F7 poświęcić, ale to chyba też nic nie daje. Okej, tu się broni, tu się broni. Widełeczki stosujemy. Zgoda. I teraz tak, pytanie jest za 100 punktów. Zdwajamy wieżę. Grozi mat. Sprytnie, sprytnie, mój drogi przeciwniku. Sprytnie, bardzo sprytnie. Tak, zagramy. Oj tam, żebym czegoś nie podstawił. Tutaj bijemy wieżę. Król ucieka. Hetman F8. To do przodu. Bijemy. Hetman D6. Co tutaj się dzieje teraz? Dzieje się to, że grozi teraz coś takiego i grozi tam wieża E6. Wieża E6 grozi. No to tutaj sprzątam skoczka. Tak, tutaj tak zagrajmy. Tu wisi, tu wisi, tu wisi, tu atakujemy, tak. Goniec E4. To bijemy wieżę. Tutaj hetman D6 odbił, więc ja też odbijam. Tu wisi, tu muszę zasłonić. Okej. No i tutaj chyba goniec H6. Będzie po problemach. Wybijmy. Tutaj leci na mnie. Okej. Leci na mnie, nawet nie patrzy. D6 mogłem zagrać tam za wolno. Znaczy za szybko pomyślałem. Szacha dajmy. Może kolejny szach. No tak, i to jest pozycja typowo remisowa. Muszę F3. Lecimy pionem do góry. Prawie mat, prawie mat. Teraz tak, tu się trzyma. Bijemy. Musimy chyba wrócić. Oj, powiem wam, ciężko, ciężko mi się gra. Już się gra ciężko. A to dopiero początek. Na zasadzie już nie taki początek, ale będziemy zostawiać pułapki. Bijemy. Co tutaj, o co tutaj chodzi? Dobra, go. F6. No to grzecznie wracamy. I wieża wchodzi do gry. Jak mamy coś więcej, to staramy się grać oczywiście. Piona podwaliłem u ciebie? Możliwe. Bardzo możliwe. Wracamy. Okej, no i teraz pytanie, jak to grać, nie? Jakieś H4 wrzucimy. No tak, tutaj będzie ciężko cokolwiek. Królem uciekamy. Król wieża daje szacha. Wow, ale mnie tutaj załatwi przeciwnik. Załatwi mnie przeciwnik. Spryciula, spryciula. No wymieniamy.
spryciula, muszę tak. G5 wygląda groźnie. Tutaj bijemy. Rozpychamy się. Ta pozycja jest wygrana. Idziemy pionkiem do góry. Wieża wchodzi, tu wymieniamy. No to go. Okej, roszada. Chyba wszędzie już roszadę wykonałem, mam nadzieję. Wyprowadźmy wszystkie figury. Czasu macie dużo, jeszcze widzę. Jeszcze wam te 5 minut starcza. Okej. Teraz tak, muszę tutaj uciekać. Niestety, tutaj będą różnobarwne. Nie, wystarczy, że zbiję na E6. Dobra, skoczek wybił. Tutaj wisi. Trochę taktyki nikomu jeszcze nie zaszkodziło. Prowadzimy wszystkie figury. Dobra, lecimy tak. Szacha można dać. Okej. Powiedział, że nie chce wymieniać hetmanów. F4. Zobaczymy, gdzie wieża będzie miała ucieczkę, czy w ogóle. O, to będzie ciężko. Dobra. Wszystko wymieniamy? Wszystko wymieniamy. Wszystko wymieniamy. Bardzo proszę. Skoczek do góry. Tutaj hetman mnie coś męczy. To masz A3. To bijemy. Gdzieniegdzie wygląda to dosyć łatwo. Jak to w ogóle jest z bilansem? 10 partii się zakończyło, jeszcze 40 trwa. Wiesz co, ja tak, ja wiem, że mogę sobie dłużej pomyśleć, tylko nie chcę, żebyście wyczekali długo na posunięcia. Dlatego próbuję grać jak najszybciej. No dobra, tutaj nieźle, armatorze, sobie radzisz i mogę mieć ogromne problemy. Niestety tutaj ciężko będzie mi coś wymyśleć, żeby cię oszukać, ale jeszcze spróbujemy. Jeszcze spróbujemy coś tu powalczyć. Okej, taki ruch istnieje. Tutaj hetman, tutaj bijemy. Wieża D8, to idziemy pionkiem do góry. I tutaj biorę kolejny materiał. Szacha widział, to dał. F4, żeby król zasuwał. Aha, pionka oddałem po prostu. Dobra, tutaj bijemy. Goniec F4 wszystko przyblokuje. No tak. No tak, to jest pozycja remisowa. Jeszcze próbujemy tak. Co tu się dzieje? Aha, już coś tam pykło. Okej. Szacha dał, okej. Wróćmy sobie elegancko. Co tutaj się dzieje teraz? Teraz bije tu. Dobra. Wieża C1. Przewagę mamy, to tutaj bijemy. Bijemy. Tam gdzie niegdzie jeszcze debiut trwa, co jest ciekawe. Wiecie co? Chyba mogę zbić nawet na D7. Wydaje mi się, że to wystarczy. Tutaj na goniec C4, szacha dał, to króla 2, tam mnie ktoś atakuje mocno, co mi się nie podoba. Goniec D5, ten pionek będzie... Co? Czy ja czegoś nie widzę? Aha! No, Erai, chess mood, ładnie. Jak zbiję tu, to mi zagrasz tu z matem. No to poddaję. Gratulacje, gratulacje. Okej, tutaj poszło zagrane. Tak. Tam coś wisi, E5. Dobra, tu jakieś maty są uskuteczniane, nie mogę sobie na to pozwolić. Tutaj wybijamy wieżą.
Spróbujemy te G4 coś tam zawalczyć. Tu się chyba wszystko uda, a tu dopiero jakieś pierwsze posunięcia następują. Tutaj idziemy, to lecimy skoczkiem do góry. Okej. Teraz pytanie. Tak, zagramy na wieżę. O, tutaj sobie wymienimy wszystko. Hetman G7. Po co hetman G7? Może tak. Lecimy tam G5. Okej, skoczek D5 może. Odebrałem przyjemność dania mata przeciwnikowi. No, bardzo mi przykro. W sumie o tym nie pomyślałem, ale ze mnie świnia. Mogłem dać przeciwnikowi szansę, żeby dał mi mata. Faktycznie. Faktycznie. To skoczek D5 jest dobre. Następnym razem się poprawię. Obiecuję. Obiecuję bez bicia. Za bardzo nie wiem, co grać, to staram się wyprowadzać figury, żeby one po prostu były aktywne. Okej, bijemy. Tam jakaś szansa może jeszcze nastąpi. Zobaczymy. Zobaczymy. Okej, wymiana. A tam na F6 nie zbiłem. Za szybko faktycznie tu pograłem. Zdecydowanie za szybko. Dobra. Każda figura grać musi. I teraz tak. Jakieś takie kocki, klocki. Okej. No bijemy. Tu jest szach. Czy tam jest zdobycie materiału? Nie wiem. Tu jest też szach od razu. Może tędy. Jak to dać mata? Może tak. Tam spróbujemy. Dobra, i teraz tak. Wieża E8. Idziemy tam pionem na przeciwnika. Tu mi coś podwisa. Atakujmy sobie w ten sposób. Może tu postraszymy takim posunięciem. Jest tam chyba mat. Chyba tam nastąpił mat. Do przodu, aleluja, i do przodu, moi drodzy. G4. Aha, tutaj chyba muszę zbić królem. Muszę zbić królem. Mogę od razu zagrać w ten sposób. Szacha damy. Zaraz, niech się zastanowię, co to za pozycja. Aha, tutaj. Dobra, wymieniamy hetmany. Tutaj jest szach. I chyba tutaj wieżą mogę zbić. Dobra, tutaj coś mi chce zaatakować. Po prostu obronię. Tu wrócimy sobie na D3. Skoczek E8. Może F4? Dlaczego by nie? Grzecznie wieża F2. Wybicie to wybijemy sobie tym. I teraz. Może tak, jakieś tam opcje mata istnieją. Prawdopodobnie istnieją. Zwiążemy. Ja mogę nawet wybić gońca, będzie po prostu szybciej. Tutaj wymienimy. Ok, król G3. Tu wymienimy. I co z wieżą teraz? Czy ta wieża ma tam. Aha, może tak. Skoczek E4. No dobra, tutaj jest prawdopodobnie remis. To jest prawdopodobnie remis. No jeszcze spróbujemy, jeszcze będziemy próbować. Jest pionek więcej, można próbować. Gorzej tutaj będzie chyba wyglądało. Szach. No właśnie. Aha, bo to już pionek dochodzi. No, armatorze, no chyba będzie z tobą wygrać bardzo trudno. Ciekawe, czy na F7 coś mogę zrobić. Król zbije. A, chyba nie mogę.
skoczek F5. Ach, coś tam spróbujemy zrobić. Pewnie nic nie da, niestety. Tutaj zbijam. Hetman G5. Idziemy C4. Okej. No zaraz, tu podstawiłem. Podstawiłem, zagramy H4. B4. Pionek zasuwa do pola przemiany. Szacha damy. Okej, tu mamy mata w dwóch ruchach. Wybijmy. Tutaj grozi bić, a tutaj bije. Szacha można dać. Wymiana nikomu nie zaszkodziła jeszcze. Aha, poczekajcie. Tutaj, tutaj, tutaj. Bo jak odejdę, to mi tu zbije. Będę miał problemy. Będę miał problemy tutaj w tym momencie. No muszę tak zagrać. Nie mam wyboru. Nie mam wyboru. I tutaj muszę zagrać, bronić pionka. Ha, skoczek tu poruszył. No to wymieniamy wieżę. Tu wymieniamy i goniec E4. Ok, ta wymiana mi się podoba. Pionek zasuwa do mata. Hop. Może F4. Pionek do przemiany. Ok, trochę to wszystko przyspieszyło, widzę. Bierze C1 tutaj, tutaj, tutaj. Król. Ok. Idziemy tam. Dzieje się trochę. O, dzieje się. No nie wiem, Sepcioletku, to Liczes tutaj będzie wszystko weryfikował. Ja nikogo nie osądzam. Może po prostu zagrał dobrą partię. Tutaj zbijamy oczywiście. Okej, lecimy tam, gdzieś będziemy straszyć. Tutaj hop, tutaj jak to wygląda figurowo? Wygląda to dobrze figurowo. Wymienimy wieżę. Tu jeszcze nawet roszady nie zrobiłem. Dobra, lecimy E4, tutaj wisi coś. Podstawiłem? Podstawiłem, tak po prostu. I będzie tak. I tutaj hetman poleciał. Idziemy pionem do góry. Wieża tutaj, dobra. Tam jakieś A6, będziemy męczyć. Przeciwnik chce wymieniać hetmany. No nie mogę. Z drugiej strony. Tak, zagrajmy. Tutaj grożą maty, ale mogę zbić tu. On mi zbije. Bije. Tam jakiś plan mam. Tutaj bije. Tutaj bijemy. No tak, tak. Będzie G5. Bardzo nieprzyjemne posunięcie. Dobra, próbujemy oddać kolejnego pionka. Idziemy na króla. Tutaj, tak, tutaj. Czy tędy? Skoczek F6. Powiedział skoczek F6. Powiedział i miał rację. Szach. Tutaj bierzemy piona. I jakieś może jeszcze sztuczki tam istnieją. Zobaczymy. No właśnie, tutaj sprytnie. A tak, H5, jeszcze H5, H5. No dobra, wymieniamy wszystko. A tam mogą mata Beniowskiego zastosować. Za szybko pograłem. Tu jest chyba strata figury. Co tutaj jest też stratą? Tak. Tam był bardzo motyw, bardzo ładny na mata Beniowskiego. Szacha widział, szacha dał.
Okej, wymiana. Tu również. Ile to się pozbija tutaj, słuchajcie, tych pionków, ile tu ruchów się porobi. To jest chyba wygrana pozycja, jak zbije tu zwyczajnie. Co teraz? I co teraz? Niech mi ktoś powie, bo nie wiem niestety. Czy żyć mam z kobietą, czy żyć bez kobiety? Dobra, goniec C7, tutaj, tu jest bicie. Ja sobie zdaję sprawę, że można dużo więcej dobrych ruchów. To jest mat w dwóch posunięciach, tu wymienimy. Oczywiście tu zbijam. Ile zostało partii? 17 zostało już rozegranych, jedna przegrana. 32 partie zostały. Już niedużo, moi drodzy. Tutaj wybijamy od razu. Wymiana, wymiana, oczywiście. I tutaj wymieniamy. E6. Tu jest mat. Dobra, zostało 31 partii. Tam spróbujemy siatki matowe. Tu jest, zostało 30 partii aktualnie. Nie, dostanę mata, nie dostanę mata. Uff. Nie dostanę mata, jeszcze nie dostanę mata, ale sprytnie pograł. Tu na szczęście mam, on nie może zbić pionka. Dobra. Tak może. Nie, no tutaj spróbujemy wymienić. Wracamy, wieża F8. Szach. Kolejny pion zdobyty. Ok, tu się bije podobno. Co tutaj się wyrabia dalej? No skoczki wchodzą, te figury muszą wchodzić jak w masełko. Goniec FC1, przepraszam, C8. Tutaj uciekamy. No właśnie, właśnie. To jest pozycja remisowa, ale jeszcze spróbujemy, jeszcze spróbujemy. Jeszcze spróbujemy. Tutaj też jest wygrana. Tak, lecimy na gościa. Wracam. Związanie jest uskutecznione. Jest. Szacha widział. To dał. I tutaj wybił. Okej. Ojej, piona podstawiłem. Zagrałem tam. Ale sprytnie. Słuchajcie, tutaj. No jeszcze jakieś ciekawie tutaj mam bardzo ciekawą partię z Aramatorem. I teraz kwestia, czekajcie, przecież ja mogę teraz zmienić koncepcję. Tak, mogę teraz zagrać. Tutaj coś wisi. Powiem wam, jest trochę, jest fajnie, jest dużo fajnej gry. Tutaj trzeba uważać. Uciekamy, tak. Tutaj mi powybijał cwaniak. Uciekamy. No właśnie, tutaj oddałem coś. No dobra poza była. Dobra. Może wymiana hetmanów będzie uskuteczniona. Poprawmy figury. No dobra, mata jeszcze nie ma. Szacha damy w tej wieżówce. Hop. Za szybko zagrałem. Za szybko te C7 zagrałem jednak. I co tutaj w tej pozycji? Szach. Wybicie. No właśnie. No właśnie, za szybko zagrałem. Ale słuchajcie, jeszcze mam pomysł. Tak, i goniec F6. Tu uciekamy. No to pionek do góry, nie? Tam chyba wygrywa już. A tutaj wisi, tutaj nie wisi. Tu się wszystko trzyma. Może jakiś król H1. No właśnie, tak. I teraz kwestia... Co tu dalej? Skoczka chętnie bym się pozbył. No to tak, zagramy. Tutaj, więc muszę... O, straciłem tam figurę w ogóle? Wybił, więc muszę wybić teraz tutaj. Aj, przecież tu będzie bronione. No to Aramator, chyba wygrywasz partię. Nie widzę teraz już dalszej kontynuacji z mojej strony. Jeszcze coś mi się przewidziało, że tak mogę zagrać tutaj i że tu zbijam. Dobra, gratulacje Aramatorze. Lecimy dalej. Zaraz, ja tutaj przecież mam figurę mniej. Tak, zagrajmy. Co tutaj poszło? Roszada. A to mogę wybić sobie figurkę.
darmo. Okej. Jeszcze C1. Idziemy do góry. No właśnie, i co to za pozycja jest? Tak, teraz idziemy do góry. Tutaj remis jest proponowany? Nie. No nie mogę przyjąć remisu w takiej sytuacji. To wybijmy. Tutaj mam szacha. A właśnie, to jest ciekawa pozycja. Bardzo takie studyjna końcówka, bym powiedział. Ale nie wiadomo, jak grać. Podprowadzam króla. Masakra. Muszę wymienić hetmany. To wymienię. Bardzo ciekawa końcówka wieżowa. Muszę przyznać. Jakaś wieża C7? Wieża C7. Król tutaj. F4. Znaczy w ogóle mogę F4 zagrać chyba szybko. Król ucieka. Nie, no to pionek idzie do góry. Tutaj wisi, muszę tak. Dobra. Jak wymienię hetmany, to będzie remis. Tfu, wygram jak wymienię hetmany. Muszę przemierzać tutaj królem drogę. I co, atakujemy? Ten skoczek tu teraz broni tego miejsca. Przemierzam królem drogę jeszcze. Tutaj wymieniamy. Hetman E8. Powiedział, że hetman E8, wieża F2. Dobra. Tutaj. Tu bijemy z szachem. To tak można po prostu? Może wymienię te hetmany. O! Bardzo ciekawa końcówka. Czy ja mogę to zbić? Nie za bardzo chyba. Może tak. Chyba nie przegrywam jeszcze, co? Ale podstawiłem na F2, nie zauważyłem. Podstawiłem na F2, tego nie widziałem. Zgrymy tam wieżą. No to co mam tutaj? Stratę ogromną. Ogromną stratę. Skoczek na G3. No, panie Przybylski. Chyba mnie pan ma. Chyba mnie pan złapał. A tak się udał. No, muszę przyznać, ładnie. Liczes chyba nie. Liczes według mnie nie zacina. Może akurat się tam coś zdarzyło. Nie mam tu chyba obrony. Wieża G1 tutaj. No i koniec. Nie mam jak się bronić. Tak, jeszcze spróbujemy. A faktycznie, troszkę przycina teraz. Liczes? Nie, ale to się zaraz unormuje. Miejmy nadzieję. Tutaj. Sytuacja wygląda tak, że tu mam też figurę więcej. Tu nie mogę. Bo mi zagra H5. Zbiję tu, da mi szacha. Ja pójdę tu, to będzie wisiał. Z drugiej strony chyba muszę. Pionkiem. Jakaś jedyna szansa, żeby go tam zamknąć. Przecież ja wieżę podstawiłem. No to już naprawdę, słuchajcie, to nie jest takie łatwe grać w symultanie. Przynajmniej dla mnie to nie jest łatwe. Mówię za siebie oczywiście. Pionki mi kość, lufcik. Zaraz jak zagram tu, to on tędy ucieknie. No tak, zagramy.
tu jeszcze muszę się męczyć. Dobra, G4. Tutaj. Szybka wymiana. Próbujemy jakieś maty uzasadnić. O, właśnie. No właśnie, tak. No nie, tam jest przegrana, faktycznie. Tam jest już przegrana. W tamtej pozycji. Damy tego szacha. A musiałbym tam pomyśleć dłużej, ale nie jestem w stanie nic wymyśleć sensownego. Dobra, lecimy skoczek C5. Dobra, hegemonia C6. Co tutaj się dzieje? Zbijamy. No jest trochę gry, moi drodzy. Wieża E7. To królem podejdziemy. B3. Długo. A, już król zagrał na G7. Może wieża C7? Wymiana. Okej. Zbijemy. No właśnie. No dobra. Pytanie, zbić czy nie zbić? Nie, no jak zbiję, to będzie źle. F3 niech będzie. Zagramy tak, żeby wieża B1 poszło. Tutaj to podstawię. Okej. Ale tu przeciwnik ma pionka więcej. Ja miałem pionka więcej, a się okazało, że jest ciężko. Zbijemy tu, będzie groziło niestety. To może by się trzeba cieszyć z remisu, jeżeli jakiś się uda uskutecznić. Okej. Hetman B4. No tak, dam szacha, on odejdzie. No właśnie. No to jest remisowa pozycja. Dam szacha na razie. Wieża na E5. No i to jest właśnie ten ból. Dobra, gratulacje. Muszę tutaj poddać partię, niestety. Podejdziemy tu królem. A tu podstawiłem tą figurę. No już widzicie, coraz mniej widzę, niestety. Coraz mniej. Skoczek bardzo dobrze stoi tutaj. Bardzo dobrze stoi. Próbuję wymienić. Goniec C8. Może F3. Tak? Jakiś remis? Zbijemy. Okej, no to teraz tak. Tutaj D3 muszę uważać. Może goniec się przetransportuje. No i co? Będziemy tam sobie chodzić. No gratulacje, gratulacje osobom, którym się udało. I słusznie. No właśnie, zobaczcie, tutaj jest remisik, no jakby nie było. A spróbujemy oczywiście jeszcze. Co mamy nie próbować?
Same H3 depionem. No tu się robi też koniec partii. Jeszcze zasuwamy. Tam będziemy coś straszyć. Dobra, skoczek E7. No to idziemy pionkiem. Ktoś mi remis proponuje. Tak, tu się muszę zgodzić, Michale. Tu się muszę zgodzić, to jest też faktycznie pozycja remisowa. Raczej remisowa. No i mat. Dobra, tam już jest mat. Tutaj grozi szach niebezpieczny. Ajajajajajajaj. Groźne rzeczy tutaj nade mną. Bardzo groźne. No jeszcze tak będziemy bronić. A, tam hetman E4 i grozi wieża B1. No, szacha damy. Co? No dobra, niech będzie tak. Okej. Tutaj, 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 tutaj. Teraz tak, tutaj? Czy ja wygram tą pozycję jeszcze? Jestem w stanie wygrać w ogóle tamtą końcówkę? Powiem wam szczerze, nie wiem. Dobra, wymienię te hetmany. Tak, no i muszę podejść królem. To już by się chciało wygrać tę końcówkę, tę partię. Spróbujemy tak po pionka, królem do przodu. Okej. Spróbujemy te gońce wymienić. F3 jakieś się może przyda tam. Podstawiłem. Postawiłem myst GG. No właśnie, bo jak zbije tam, on zbije, ja zbiję gońca, on bierze D1 tutaj i dostanę goniec H3. Kurczę, zapomniałem o tym. Kompletnie. Kompletnie o tym zapomniałem. Podstawki, podstawki. Podstawki niestety. No w niektórych partiach niestety nie pokazałem klasy, więc że gram dobrze, to mało, to za dużo powiedziane chyba. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. A może tak spróbujemy zaszaleć? Nie, tam skoczek F7 się zasłania. Dobra, tutaj już zbiję, bo też będzie łatwa wygrana w miarę. Hetman H6 tylko po co? Uciekamy, idę pioneczkiem. Tutaj coś mi chce, dobiorę piona. Wieża. Aha. O, muszę uważać, muszę uważać. Tak może. Okej. Tutaj. Szach. Mamy mata. Dzięki. Tu będzie wisiało już srogie zagranie niestety. Tu będzie już srogie zagranie, moi drodzy. No dobra, próbujemy jeszcze sztuczek. Odpychamy skoczka. Bierze H6. Ja tu mam figurę mniej. Podeprę pionka. Tutaj, no właśnie. Tutaj też poddaję. Dzięki. Serdeczne. Ok. Ojej, tu jeszcze ile gry. No właśnie. Zapomniałem o tym, że skoczek się zasłania. Ale jeszcze postraszymy. Postraszymy. Po to jesteśmy, żeby straszyć. Wieża D8. A jakaś wieża E1. Dobra, zagramy tu, tu, tu. Tutaj. Dobra, idziemy tak. Hetman D7. Aha.
Tu muszę pilnować. No to dobra, druga wieża idzie na C7. Tu jest bicie, bo muszę. No właśnie, to jest figura mniej, na czysto. To jest na czysto figura mniej. Powiedzmy tak. Tutaj, tutaj, tutaj. No przecież to jest wygrana. To jest wygrana, moi drodzy. Króla podciągnę. A, takie ruchy jeszcze istnieją. Takie posunięcia jeszcze istnieją. No ładnie, ładnie wymyślił tutaj mój przeciwnik. Jan Smuga, bardzo ładnie. Ile w ogóle, jaki jest bilans? 4 porażki, 1 remis, 24 wygrane, 21 partii jeszcze się toczy. Dlaczego tak dużo? Ostatni raz gram 50 partii na raz, słuchajcie. Nie ma sprawy, White, nie ma sprawy. Dzięki, Przybyszek, za partię. Następnym razem będę musiał grać wolniej. Wolniej. Dobra, biję tego pionka. No i co tutaj się teraz uskutecznia? Cyk. No muszę tak. Lecimy drugim pionem. No to pionek idzie. Goniec. Ok. Szach jeden można zrobić. Wracam. Niech będzie tak. F5. Jak to wygląda? Tutaj teraz trzeba zagrać. Tu damy szacha. Skoczek D6. Ok. To wieża wchodzi. Tak. Goniec. No, chcę wszystko wymieniać. Ja się nie dziwię. Nie możemy wszystkiego wymieniać. No tu naprawdę jeszcze ktoś gra ze mną tę końcówkę. No dobra, ma prawo. Ma prawo, moi drodzy. Król do góry. No i tak. Tutaj szach. Wieża C5. Jejku, no nie mogę wygrać. Nie mogę wygrać tej końcówki, co? Jeszcze się męczę. Dzięki, dzięki za grę. H4. Stawiamy pionka na czarnym polu. No tak. Remis? Nie, to chyba nie jest remis. Wydaje mi się, że to nie jest remis jeszcze. Oj, to może być remisowa sytuacja. No właśnie. Zobaczcie, nie mam jak przejść królem. Co się dzieje? A, dostałem mata. Dzięki. Dzięki, dzięki. Coś tutaj mi się. No właśnie. Kurczę blade. Patrzcie, ta pozycja będzie remisowa. Hetman Cedna. Słusznie. Ale bateria idzie na H2. Masakra. I weź ty się bądź, i weź ty się broń, człowieku. Wieża D8, wieża D4. Szach, okej. Co? Hetman? Daję szacha teraz. Na szczęście mam obronę jeszcze. Hetman F4. Patrzcie, to jest remis. To jest remisowa końcówka. Ale się dałem zrobić jak dzieciak. No muszę sobie przeanalizować tę końcówkę, bo teraz to jest remisowa, tu będzie mnie wieża cały czas męczyła. Nie, no dobra, jeszcze powalczymy, bo tu król jest. O nie, wieża D1, zagrała mi się myszka osunęła. Kurczę, felek. Myszka mi się osunęła.
No właśnie, no wie, że D2 miała być, no to. No coś ja mogę powiedzieć, no porażka, głupia porażka, no ze względu na to, że misklik. Oj, trudno się mówi. I co teraz tak? No biorę jednego piona. Dobra, i teraz gram. Aha, się zasłoni. Nie może się zasłonić, tak. Dobra, tak. A to taki remis tam chyba stoi. Tutaj. Co po tym? Przyjmuję. Okej, czasu coraz mniej tutaj grozi, to podchodzimy. No, idziemy pionem. Tu. Czy ja mam szansę to wygrać? Widzicie, to no spróbuję, najwyżej przegram. A tu jest szach na H8. Najwyżej to przegram, powiem szczerze. O właśnie. Szacha dał. Się nie bał. Udało mi się trochę przeciwnika oszukać. Ten H5, do góry? Co? Przeciwnik podstawił. Co mnie cieszy niezmiernie. A, bo czas się kończy wam, słuchajcie. Czas wam się kończy. To o to chodzi. A tam, czy ja zdążę tam zagrać? Czy ja tam zdążę? No, z Alirezą fajnie by było zagrać, na pewno, na pewno. No, ale to na razie nie będę na niego polował. No, powiedzmy tak. Właśnie, tutaj muszę. Zaraz, mogę tak zagrać. Mogę tak zagrać. I teraz tutaj. Tutaj bicie. No dobra, to też jest wygrana. A, to bicie. Przeciwnik podstawił. Okej. Hetman na F4. Właśnie, tu się wszystko pięknie mu broni. No tak, czas wam się powoli kończy. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Patrzcie, jeszcze tutaj mnie męczy. Ale taki ruch on chyba. Taki sprytny. Nie, nie mam takiego ruchu. Ojej, ładnie zagrałeś, mój drogi przeciwniku. Dobra, tu jest jakieś maty. Istnieją. Oj, tam mata na H3 dostaje.
Nie dałeś mata. Mata mogłeś dać. No dobra, mat 4-4-3. No tutaj wygrasz tę partię, więc muszę poddać niestety. Dzięki serdeczne. Uciekam tym królem, gdzie tylko mogę. I tu się trzyma ta końcówka. Ups. Dobra, zdążysz, Osi. Dzięki serdeczne. Tutaj kwestia tylko tempa. Kwestia tempa. Figura zjedzona. Ile partii trwa? Jeszcze muszę zerknąć. Dwie partie jeszcze trwają. 8 przegranych, 1 remis, 39 wygranych. Na ten moment tu może być szach. Matowanie hetmanem. Mamy matowanie hetmanem na końcu. Dzięki serdeczne. Moi drodzy, bilans jest taki: 41 zwycięstw, 1 remis, 8 przegranych. No, przynajmniej mamy jakiś punkt wyjścia. Dzięki serdeczne wszystkim za udział. Dzięki serdeczne.